Tutaj mamy samochód po wymianie rozrządu. Jak widać, znak cofnął się o pół obrotu. Pasek jest luźny. Przeskoczył podczas jazdy. Tutaj mamy dziurę w blasze. Nie wiem dlaczego. Pasek oryginalnie z oryginalnych 6 pk zrobił się 5 pk. Jedno pk się oberwało. Z czym zostało? Spróbujemy to ustawić, może będzie coś śmigać. I tutaj chyba coś nie wyszło. Po chuj on to obciął? Nie wiem. Nie mogę zajarzyć, po co to ktoś obciął. Znalazłem jakiś brakujący element. Leżał tam na dole, na rozrządzie. To jest chyba jakiś element układanki. A może to jest część statku kosmicznego, który tu wylądował. Halo! Mamy przyczynę awarii. Coś tu się oderwało z napinacza. Pokaż nowy. A, blaszka ta pękła. Ale się ją tak pofalowało, albo ona musiała w rozrząd wlecieć. Bo tak pogięło dlatego. Nie wiem, czy ona sama nie pękłaby raczej, chociaż. Ale tu jest cały... Tu jakby cały napinacz się przekosił? Nie wiem. Jest jakoś tak. Nie wiem, jakaś dziwna sprawa to jest, to pękło. Na szczęście awaria napinacza spowodowała jakimś dziwnym szczęściem przeskoczył pasek tylko na pompie. I samochód zgasł w czasie jazdy. Znak na tym się zgadza. Małek jest nieruszony. Jakoś do kupy. To jest zablokowane, wszystko pięknie. Jak ustawić, pokazywałem w innym filmiku. Teraz będziemy odpalać. Demonstruj napięcie. Gitara. Dobra, Solar, odpadł. Motor złożony. Ładnie pali.